stay with it. And you can live a lifetime in that split second. Besides, a gentleman always avenges the insults done to his lady. You did kill Winterson. In the dream, I was an invisible ghost hovering outside my body. Detective Payne, boss is already here. He's waiting for you inside. Hope you haven't had your lunch yet. This one's bad. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że wcześniej mieliście jeszcze lunchu. Szak z tej strony. Zapraszam na kolejną część Maxa Payne'a. Drugiego. Part trzeci. Chapter szósty. There are no happy endings. Okej. Okay. Let's go. Znaczy, idziemy. Miło, że mnie poinformowałeś, że mnie ja wsiadłem w lunchu. Mam nadzieję, że wy też mnie jednak nie zjedliście. Mate. Wywariowany odcinek z tego co widzę. A niech oni tam sobie go ratują. A co tam? My sobie poszperamy. NYPD, drop the gun. I can shoot too. Czyżbym jego musiał gonić? She has died. Her hair red. Tu nie idzie. Dobra. Tu życia nie mamy, widzę. Więc gonimy siebie. Gonimy. Please don't kill me. Oh, you win. Cześć. Nie lubię twoje. Cześć, też. Nie mogę wyłączyć? Ale mogę rozwalić. Denerwuje mnie ten koleś. Gonimy siebie, tak. Uuu, czerwone niebo. To nieba mnie przypomina Maxa Payne'a jedynki. Bo mi tak. Też coś w tym stylu było. Cześć. Za dużo gadasz z lat. Które drzwi? Prawe? Czy też z przodu? Też z przodu. Tu się dymi widzę, a nad nami niebo. Zwariowana gra. Okej. Okay. Te drzwi? A, może nie te drzwi? No może tak. Tu. Czy ja się nie zgubiłem? O, dobra. Coś czuję, że się zgubiłem. I się teraz cofam. Nie, tak, już byłem. Dobra, to będziemy szli ciągle w prawo. Jakiś labirynt denny. I to samo było z jedynce. Też była taki labirynt. To ogólnie rzecz biorąc mnie to wkurzało. No dobra, tu jedziemy. Wejdziemy dalej w prawo. Tu wejdziemy. Dobre. To na razie, Max. Nara. Nie wejdziemy.
idziemy, to idziemy dalej w prawo. Seriously. To znowu lustro jakieś. Hold it. Don't move. NYPD. Znowu w prawo. Tu nie ma drzwi. O. No, come on, Max. Time to wake up. Come on. Wakey, wakey. Ooh, Mona. That won't help a thing. The bullet in my head brought me to you. Mm. To nie żartujcie. Come on. Time to wake up. Are you freaking kidding me? I hated her for making me feel this way. Now that I was with her, I was reluctant to hear her answers. You okay? Vlad was headed to Woden's Manor. Don't be stupid. You're not in shape to go anywhere. You'll die. I don't care. This isn't your fight, Max. You can walk away. I'm asking you. I didn't deserve to walk away. There are no happy endings. You're coming with me. It was too late. I couldn't trust you. Not before I had seen this through. I tak, to był chapter 6, bardzo króciutki znowu. Zobaczymy, co będzie w chapterze 7. Love Hearts. Vlad was right. There are no choices. Nothing but a straight line. The illusion comes afterwards. When you ask why me and what if. When you look back and see the branches, like a pruned bonsai tree or a forked lightning. If you had done something differently, it wouldn't be you. It would be someone else looking back, asking a different set of questions. Deszcz pada, on nadal zakrwawiony. Będzie rozpierducha. Uhu, showtime. Czyżbyśmy teraz Moną grali? Dobra, schowajmy się i tutaj się pożegnamy. Dzięki, Mona. I nagramy w Maxem Payne'em. No nie, no nie, no poczekajcie, no. Dobra, szybko się pożegnam. Dzięki za oglądanie chaptera 6. I do następnej części chapter 7, gdzie będzie rozpierducha. Mam przynajmniej takie nadzieję. Dzięki jeszcze raz, na razie.